napełnianie akumulatora bezobsługowego PB kwasowego. Bardzo prosty sposób. Jak widzicie, tutaj w 6 takich buteleczkach mamy kwas. On jest zabezpieczony taką folią. Po prostu wystarczy nałożyć na akumulator. Tam są takie dziurki, które przebijają folię w tych pojemniczkach plastikowych z kwasem. No jak widzicie, akumulator sam się napełnia. Bardzo fajne i wygodne. No i akumulator kwasowy PB, jak napełnicie, to nie zatykajcie od razu tymi tą osłonką, tylko zostawcie go gdzieś tak na 2-3 godziny, aż on tam sobie wejdzie w reakcję, naładuje się, nie trzeba go już wtedy ładować. Po prostu zalewamy kwasem, czekamy 2-3 godzinki i akumulator jest gotowy do założenia.